nadciąga burza. Thank you.
Twój przyjaciel. Przykro mi z powodu tego, co się stało. Na pewno nic mu nie będzie. Też mam taką nadzieję. Ktoś dopisał coś pod spodem. To wskazówki, jak dotrzeć do czegoś, co zostało ukryte. Ja wiem, że niewiele mówiłem o... Hej, miło cię znowu widzieć. Jeśli znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Zdaje się, że jeszcze o nas nie wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? Nie dostaniesz tego na rynku. Jeszcze przez długi czas to najnowsza technologia. Lara! 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 Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować. Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię? Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. Muszę znaleźć schronienie.
Nie powinnam w ciebie wątpić, tato. Nie pomogłam ci, gdy mnie potrzebowałeś. Przykro mi. Zamierzam to zmienić. Przekonam ich, że miałeś rację. Że goniłeś za prawdą, nie za bajkami. Oczyszczę twoje imię, tato. Obiecuję. Lara. Już czas. Johna czeka. Johna. John musi gdzieś tam być. Niesamowite. Boskie źródło jest w centrum Starego Miasta, zakopane pod lodem. Czas się ruszać. Powiadomię zespoły wykopaliskowe i przygotuję transport. Nasi ludzie napotkali w archiwach nieśmiertelnych. To nie będzie proste zadanie, bracie. Droga do świętości nie może być łatwa. Czy ludzie wiedzą o zagrożeniu? Nie. Ale są gotowi walczyć i zginąć za naszą sprawę. To wszystko, czego od nich potrzebujemy. Konstantin, jesteśmy tak blisko końca. To dopiero początek. Myślę, że trójca wykorzystuje nas. Co jeśli nie pozwolą ci zachować źródła? Musimy być gotowi na... Nie. Miej wiarę. Nie zostałem wybrany przez trójca. Źródło będzie moje, ich wola nie będzie miała nic do rzeczy. Poprowadzę nieśmiertelną armię Boga. A ty... Ty przeżyjesz. Konstantin więzień się obudził i jest gotów na przesłuchanie. Idę.
wszędzie. Wstrzymać ogień. To tylko jeleń. Przepraszam, pośpieszyłem się. Zobaczyłeś ruch i zareagowałeś. Sam postąpiłem tak samo. A co to było? Sprawdzam szat. Ciężarówka była zbyt ciężka. Moc się zawalił. Wszystko się tutaj wali. Zgłosić to? Daj spokój. Wszyscy pakują się i gotują do odejścia. Dobrze. Mamy w końcu to, czego szukaliśmy? Trudno określić. Konstantin dał tylko ogólny rozkaz.